Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale 28 wierszu jest napisane takie słowo. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, mówi Jezus Chrystus. To są słowa przewodnie drugiej niedzieli po Trójcy Świętej, które są zaproszeniem Jezusa, by przyjść do Niego, do Tego, który jest fundamentem Kościoła, który tworzy wspólnotę i wokół którego też się spotykamy. Marzeniem każdego zboru chrześcijańskiego jest to, aby zapełnić puste ławki kościołów, by żywe słowo było zwiastowane. Jak to zrobić, drodzy? Od tego służy misja Kościoła. Dlatego też Jezus wystosowuje takie zaproszenie dla każdego z nas. Jest to zaproszenie terminowe, kiedyś ono się zakończy. Dlatego też wsłuchajmy się w słowa, które niech budują nasze zbory, a które będą czytane w najbliższą niedzielę, a są zapisane w 55 rozdziale Księgi proroka Izajasza. Noże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi, jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów. Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą spiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga i przez wzgląd na świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił. Zaproszenie tych, którzy są smutni, tym, którym jest trudno w życiu. Nie trzeba płacić, wszystko jest za darmo w Królestwie Bożym. Dlatego też, drodzy, zachęcamy, aby przychodzić na nabożeństwa, tworzyć wspólnie Królestwo Boże i korzystać z tego zaproszenia Boga do Jego wspólnoty. Pozostańcie z Bogiem.